Wydaje się, że po latach letargu producenci samochodów w końcu podejmują rękawicę rzucaną śmiało przez Teslę. Chodzi oczywiście o rozszerzanie portfolio o samochody elektryczne, które zapewniają akceptowalny zasięg na jednym ładowaniu baterii oraz dobre właściwości jezdne. Niewątpliwie jednym z pierwszych modeli, który przywraca wiarę w kompetencje firm samochodowych w kwestii budowania samochodów elektrycznych, jest ten samochód – Mercedes-Benz EQC. Sercem układu napędowego tego auta są dwa silniki elektryczne, jeden napędzający przednią oś, drugi tylną, o łącznej mocy aż 408 koni mechanicznych. Moment obrotowy tego zestawu to aż 760 Nm. Dodatkowymi atutami są bardzo przestronne wnętrze i przestrzeń bagażowa o pojemności 500 litrów. Poza tym kierowca i pasażerowie mogą korzystać z najnowszych technologii montowanych w modelach Mercedes-Benz, w tym z rozbudowanego systemu multimedialnego. Przyznam Wam, że już trochę pojeździłem tym 408-konnym potworem i mam taką konkluzję. Każdy, kto uważa, że wraz z popularyzacją samochodów elektrycznych zniknie coś takiego jak radość z jazdy, nie wie o czym mówi. To nie szkodzi, że ten samochód podczas przyspieszania nie ryczy jak rasowe AMG, a to, co nam towarzyszy podczas zwiększania prędkości, to cisza. Ale każde wciśnięcie pedału z gazu do końca sprawia, że kierowca i pasażerowie czują się, jakby wsiedli do roller coastera. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę trwa zaledwie 5,1 sekundy, a ogromny maksymalny moment obrotowy dostępny praktycznie od wciśnięcia gazu sprawia, że auto startuje, jakby je ktoś wystrzelił z procy. Co istotne, świetna dynamika utrzymuje się nie tylko podczas jazdy w warunkach miejskich, lecz także podczas jazdy po autostradzie, choć prędkość maksymalna tego samochodu została ograniczona do 180 km na godzinę. Jedną z istotnych cech układu napędowego prezentowanego Mercedesa jest to, że potrafi odzyskiwać energię, między innymi podczas wytracania prędkości. Przekłada się to na zasięg, który według producenta wynosi 417 km. To, jak daleko EQC zajedzie na jednym ładowaniu baterii, zależy od wielu czynników, nie tylko od stylu jazdy. Producent wyposażył ten model w baterię o sporej pojemności, bo aż 80 kWh. Dzięki temu auto ważące około 2,5 tony jest w stanie realnie pokonać w ruchu miejskim około 350 km. Z kolei podczas jazdy po autostradzie z maksymalną dozwoloną prędkością jakieś 270 km. Zasięg deklarowany przez producenta jest realny, ale pod warunkiem, że poruszamy się poza terenem zabudowanym z prędkościami między 60 a 90 km na godzinę. A co potem? Potem musimy naładować baterię, co przez jej sporą pojemność trochę trwa. Pół biedy, jeżeli mamy do dyspozycji tak zwaną szybką ładowarkę. Wtedy przez około 10 minut jesteśmy w stanie zgromadzić prąd w baterii, który umożliwia przejechanie około 100 km. Z kolei w 80% naładujemy baterię taką ładowarką w jakieś 40 minut. Przełoży się to na jakieś 330 km zasięgu. Gorzej sytuacja wygląda, gdy chcemy EQC ładować z domowego gniazdka 230 V. W takim przypadku, żeby przejechać 100 km, musimy ładować pojazd przez około 11 godzin. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest montaż tak zwanego wallboxa, czyli ładowarki o większej mocy, którą możemy zainstalować w domu. Korzystając z tego urządzenia, naładujemy baterię do 80% w około 10 godzin, a w stopniu pozwalającym na przejechanie 100 km w około 3.